Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Stanowski i jestem dziennikarzem sportowym. Jestem także jedną z osób odpowiedzialnych za to, że Merwej Fundambu, piłkarz pochodzący z Demokratycznej Republiki Kongo, nieco ponad rok temu wylądował w Polsce i rozpoczął nowe życie. Dzisiaj jest zawodnikiem Wizewa Łódź i zachęcam wszystkich łodzian, aby z dużą dozą życzliwości, ale też krytycznie, bo krytyka jest potrzebna, przyglądali się występom tego zawodnika w barwach Wizewa Łódź. Mam duże przekonanie, że jest to piłkarz, przed którym duża kariera. To była bardzo niecodzienna historia, jest to chyba jedna z największych przygód w moim życiu wraz z Dominikiem Ebebengę. Bodajże w grudniu czy w listopadzie 2018 roku uznaliśmy, że sprowadzimy z jednego z najbiedniejszych krajów świata, z Konga, z kraju, z którym Dominik ma swoje prywatne kontakty, wyróżniającego się, utalentowanego zawodnika. Była to droga przez mękę, ponieważ z Konga piłkarze praktycznie nie wyjeżdżają. Jest to bardzo, bardzo trudne i dostać pozwolenie na wyjazd jest niezwykle ciężko. Pomogło nam ministerstwo. Udało się po wielu miesiącach walki dopiąć tą sprawę, chociaż nie było łatwo, bo pamiętam takie momenty, gdy kupowaliśmy dwóm zawodnikom z Kongo bilety na samolot. Oni szli na lotnisko, a potem smutni wracali, bo celnicy nie wpuścili ich do samolotu, dlatego że ci chłopcy nie mieli pieniędzy na łapówkę, na jakąś standardową łapówkarską opłatę na to, żeby zostać w ogóle wpuszczonym do samolotu. W pewnym momencie, mówiąc szczerze, się zniechęciliśmy i zaczynaliśmy się zastanawiać, czy chcemy w to brnąć dalej, bo ileś tam razy kupowaliśmy bilet na samolot i za każdym razem oni bezprawnie byli niewpuszczani do tego samolotu, aż w końcu uznaliśmy, że gdybyśmy nie ponawiali tych prób, to tym chłopakom zabralibyśmy jedyne marzenia, jakie oni mają. Kongo jest krajem, w którym średnia długość życia wynosi nieco ponad 40 lat. Jest krajem skrajnie biednym, jest krajem, gdzie nie ma żadnych perspektyw. I Merwej, mówiąc szczerze, był chłopakiem, który nie miał żadnych perspektyw. Był chłopakiem, który nigdy w życiu nie chodził do szkoły. Był chłopakiem w pewien sposób zaniedbanym, niedożywionym. Natomiast dużo osób nam mówiło, że na tle całej Kinszasy wszyscy twierdzą, że ma ogromny talent do gry w piłkę. Stwierdziliśmy, że zaryzykujemy, że być może uratujemy komuś życie. Jak się uda to przekuć na karierę piłkarską, to super, a jak się nie uda, to też dobrze, jeśli po prostu ktoś zdoła odnaleźć szczęście tutaj w Europie. Okazało się, że się udało. Odkąd tylko Merwej pojawił się w Warszawie, to coraz więcej osób mówiło nam: rany, to może być naprawdę piłkarz. I to nie jest tak, że uznaliśmy, iż będziemy go wciskać gdziekolwiek, będziemy czarować, opowiadać niestworzone historie, jaki to on jest dobry. Nie. Po prostu ludzie, którzy dużo w życiu widzieli piłkarzy i dużo widzieli osób, które grały w piłkę, przychodziły do nas i mówiły: on naprawdę ma to coś. Wysłaliśmy go na treningi do Radomiaka tylko po to, by intensywnie pobiegał gościnnie w drużynie profesjonalnej, natomiast nie zakładaliśmy w ogóle transferu. Natomiast trener Radomiaka wtedy się w nim po prostu zakochał i prosił nas, żebyśmy go w tym Radomiaku mu zostawili na stałe. Twierdził, że z tak utalentowanym zawodnikiem z takim potencjałem nie pracował nigdy, a pracował w grupach młodzieżowych juniorskich Legii Warszawa z Rafałem Wolskim, no, z kilkoma zawodnikami, którzy potem chodzili za grube pieniądze po Europie. Dzisiaj Merwej jest w Wizewie Łódź, jest szczęśliwy, chce napisać swoją historię w Wizewie Łódź. Jest pełnoprawnym, można powiedzieć, Europejczykiem, który nie boi się już jeździć windą, który umie jeździć schodami ruchomymi, wie, do czego służą wszystkie możliwe przyrządy, z którymi nie miał wcześniej do czynienia. Był to chłopak, który żył bez bieżącej wody i bez prądu. Aż trudno sobie wyobrazić, w jak złych warunkach. A jednak te wszystkie braki cywilizacyjne, te zapóźnienia bardzo szybko zdołał nadrobić. Jest dzisiaj sympatycznym, uśmiechniętym, grzecznym chłopakiem, który ma marzenie, żeby grać dobrze w piłkę i mam nadzieję, że to marzenie będzie realizował przez jakiś czas ku chwale Wizewa Łódź i że rozkocha w sobie kibiców Wizewa, bo jest to chłopak, który ma pewną magię, nieszablonowość, taki spryt, ale też przebojowość i taką bezczelność boiskową. Jest to chłopak, który gra
zupełnie inaczej niż ludzie, którzy gdzieś się szkolą na stałe w akademiach i są uczeni. Nie chcę powiedzieć, że dyscypliny, bo on też ma dyscyplinę, ale po prostu on nie boi się robić rzeczy, których inni się boją. Mam nadzieję, że na przykład podczas zbliżających się derbów w Łodzi pokaże kilka sztuczek i da się zapamiętać z jak najlepszej strony. Mój apel, drodzy łodzianie, kibicujcie temu chłopakowi, bo warto, bo przeszedł długą drogę, bo będzie wdzięczny za każde słowo wsparcia i na pewno będzie pamiętał, ile ciepła go spotkało w Łodzi, bo dzisiaj go spotyka dużo ciepła w Łodzi i on też jest z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. Dziękuję. Krzysztof Stanowski, kanał sportowy Weszło.com.